Dziś spojrzymy na sektor bankowy Europy, indeks CMC Banki Europa. Właśnie w tym tygodniu, w dniu dzisiejszym, rosnące wartości banków europejskich docierają do szczytu, dokładnie testują szczyt przedpandemiczny, gdzie banki bardzo mocno dostały w kość, a banki europejskie próbują gonić amerykańskie banki. Liczne fuzje, przejęcia przedsiębiorstw wpływają na poprawę wyników finansowych. Ściąganie rezerw na złe kredyty również poprawiają kondycję finansową banków. To też należy spodziewać się w przyszłym tygodniu. Być może już ataku na szczyt na 4180 punktów z kolejnym targetem 4492 punkty. W przypadku jakiejkolwiek korekty, tutaj zejście w stronę 3800 punktów, jedno lub dwutygodniowa korekta byłaby świetną trampoliną do tego, aby opór zamieniony wsparcie, który już raz był testowany na początku ubiegłego tygodnia, byłby świetną trampoliną do tego, aby z powrotem kontynuować trend wzrostowy. Tutaj ostatnie szczyty utworzyły półkę cenową, kolejny poziom utworzył wsparcie, ta luka cenowa domknięta i 3 tygodnie temu bardzo silna formacja Tasuki, wyjście w górę i jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy. To też udany atak na 4180 punktów otwiera drogę w stronę 4492. W związku z tym zarówno cały indeks, jak i te największe banki europejskie, ich akcje mają szansę rosnąć w dłuższym terminie. W ślad za bardzo silnie rosnącym indeksem amerykańskich banków.